Cześć, z tej strony Atrakcyjne Domy. Dzisiaj znajdujemy się w troszkę innej scenerii, gdyż znajdujemy się w naszym biurze. Biuro mamy w centrum Gdyni. Za oknem mamy piękny widok na ORP Błyskawice, Dar Pomorza. Ale o czym dzisiejszy odcinek? Dzisiaj przedstawimy Państwu próbki. Próbki to są próbki po ściskaniu. To są próbki po ściskaniu, próby na ściskanie ścian keramzyto-betonowych. Mamy dwa odcienie. Odcień taki jasno-szary, odcień czerwony. Na czym polega różnica? Napiszcie w komentarzu, jak myślicie. Odpowiemy na to w kolejnym odcinku. Jak widać, tutaj zróbmy zbliżenie. Można wydzielić keramzyt i beton. Jak widać, tego keramzytu objętościowo jest około 80-70%, aczkolwiek masowo stosunek keramzytu do betonu, zawartość keramzytu to jest około 50-60%. Często słyszy się, że keramzyto-beton jest materiałem kruchym, łatwo go uszkodzić, wystarczy raz wbić młotek i zrobimy dziurę w ścianie. No, nie do końca to jest prawda. Takie opinie krążą, one dotyczą stricte samego keramzytu, samych bloczków keramzytowych, a nie prefabrykacji keramzyto-betonowej. Tutaj zobaczmy, sama ściana właśnie od strony formy będzie tak jak tutaj, taka, proszę zobaczyć, taka idealnie gładka. Mamy nasz wskaźnik, śrubokręt, zobaczmy, czy tak łatwo jest go uszkodzić. No. Jak widać, gdzieś tam pojawiają się drobne uszkodzenia, aczkolwiek gdybyśmy tak śrubokrętem w technologii murowanej robili na tynku, no to myślę, że spokojnie byśmy narobili dziurę. Także zapraszam, śmiało można mówić się na spotkanie. Przekażemy próbki do testów i będą mogli Państwo sami się przekonać.